Będę miała dzisiaj przyjemność wystąpić w dwóch rolach na webinarium, które organizujemy w ramach projektu Filmoteka Szkolna Akcja. Z jednej strony będę troszkę opowiem Państwu, a właściwie nawet w trzech rolach bym powiedziała, ponieważ z jednej strony zacznę od tego, jak działa webinarium i co będzie się działo. Później w trzech słowach opowiem w ogóle o projekcie, ponieważ wiem, że w webinarium będą brały udział również osoby, które niekoniecznie uczestniczą w Filmoteka Szkolna Akcja, a na końcu, a właściwie przede wszystkim będę opowiadała o filmowych grach miejskich. Więc zaczynając od rzeczy technicznych, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Jeżeli nie, to proszę dawać znać, jak to można zrobić. Będziemy się komunikować przy pomocy czatu, który widać tutaj na dole. Ja się tutaj z Państwem przywitam i też zachęcam, żeby Państwo się przywitali. Będziemy wiedzieli, kto bierze udział w webinarium, kto jest z nami, skąd Państwo są. I jeszcze byłabym wdzięczna, o, cieszę się, że świetnie słychać, byłabym wdzięczna, jakby Państwo napisali, czy uczą w szkole, czy są może z kina, bo wiem właśnie, że tak w Leni na przykład to pracownicy kina, więc czy mamy jakichś nauczycieli ze sobą. Mam nadzieję, że jeszcze grupa się powiększy, a jeżeli nie, to od razu też powiem na wstępie, że całe webinarium będzie dostępne w internecie, więc kto nie dołączy, niech żałuje, ale niewiele straci, ktoś będzie mógł potem odsłuchać, co się tu wydarzyło. O, bardzo się cieszę, że Państwo się tutaj z nami witają i mamy i pracowników, i nauczycieli, i pedagogów. Niby nas mało, a grupa bardzo różnorodna. Cieszę się bardzo. Więc tak, to jeszcze do tych technicznych rzeczy wrócę na 3 sekundy. Mamy dostępny czat, mamy też dostępne emotikony. To są te takie buźki, tuż nad czatem jest taka mała buźka. Tutaj będzie można zaznaczać, że się z czymś zgadza albo nie zgadza, jeżeli zadam akurat takie pytanie, ale też będzie można zaznaczyć, że się potrzebuje pomocy. To znaczy, że no na przykład właśnie nie słychać albo że się wiesza. Od razu też powiem, ponieważ czasami się tak zdarza, że połączenie się robi coraz słabsze. Wtedy najlepiej się wyłączyć zupełnie z webinarium i podłączyć się od nowa. To jest najskuteczniejsza technika, która w 90% pomaga na problem właśnie ze złączem i z tym, że webinarium się przerywa. Webinarium potrwa godzinę, czyli jeszcze trochę pracy przed nami. I tak jak mówiłam, będzie dostępne w internecie. Dobrze, to tyle ze strony technicznej. Teraz przejdę do tej strony dotyczącej projektu Filmoteka Szkolna Akcja, który jest częścią takiego dłuższego programu Filmoteka Szkolna. Filmoteka Szkolna zaś opiera się na ponad 100 filmach, które dostępne są w internecie dla wszystkich uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Jest to gigantyczny zasób edukacyjny, z którego Centrum Edukacji Obywatelskiej korzysta i stara się zachęcać nauczycieli do korzystania z tych materiałów. Przygotowujemy kursy internetowe, przygotowujemy z uczniami projekty i również raz do roku gry miejskie. W tym roku gry miejskie nam się trochę rozrosły, z czego się bardzo cieszymy, bo oprócz tradycyjnych gier, które będą prowadzić liderzy Filmoteki Szkolnej, zaprosiliśmy właśnie kino za rokiem i bardzo się cieszymy, że kina do nas dołączyły. Zaprosiliśmy również Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, które zorganizują swoją grę w Warszawie, jak również zaprosiliśmy szkoły uczestniczące w akcji, ponieważ co roku w samym projekcie bierze udział ponad 100 szkół. Postanowiliśmy, że ponieważ to jest już kolejny rok projektu, zaprosimy również nasze szkoły i też mamy chętne placówki. W związku z tym gier będzie dużo, będzie się dużo działo, a dzisiaj trochę porozmawiamy, jak do tego wydarzenia się przygotować. Ja jeszcze się tylko
cofnę, znaczy zrobię taką pauzę, jeżeli chodzi o rzeczy organizacyjne. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to proszę zadawać od razu na czacie. Postaram się je wyłapywać i odpowiadać na bieżąco, bo obawiam się, że potem może nam po prostu coś umknąć. Więc bardzo proszę o szybkie, natychmiastowe reakcje. Zatem, co to takiego gra miejska? Gra miejska to jest taki, ja wiem, interdyscyplinarny projekt. To jest coś, co jest na połączeniem takich harcerskich podchodów, biegów na orientację, ale również miejskich spacerów. Mocno się łączy ze zwiedzaniem, z taką lokalnością bardzo często. Ale też wymaga trochę ducha artysty, ponieważ bardzo często są to gry, w których się wciela w różne postacie, które wymagają myślenia kreatywnego, a już na pewno przygotowanie gier wymaga kreatywnego myślenia. Dlatego bardzo trudno jest znaleźć jedną spójną definicję gry miejskiej, bo tak jak tutaj też nawet na slajdzie piszę dalej, gry niekoniecznie muszą być miejskie przecież. To są tak naprawdę gry terenowe i wcale miasto nie jest potrzebne, żeby je realizować. A co więcej, taka gra świetnie się sprawdza również w pomieszczeniu. My to mamy w filmotece szkolnej przećwiczone. Już parę razy Katarzyna Czubińska organizowała w czasie festiwalu Filmoteki Szkolnej, który zresztą już niebawem w czerwcu się będzie odbywał, gry miejskie w pomieszczeniu, akurat w dużym hotelu, ponieważ to jest zawsze bardzo dużo uczestników, spotykamy się faktycznie w bardzo dużym hotelu, który ma dosyć specyficzną budowę. Jest tam bardzo wiele korytarzy i co roku dzieciaki po tych korytarzach biegały i szukały odpowiedzi, rozwiązywały zagadki, ale nawet niepotrzebna jest tak bardzo skomplikowana budowa, bo organizowaliśmy też taką grę w pomieszczeniu, w takiej, nazwałabym to hali, zupełnie prostej hali, w której nawet nie bardzo dało się schować, ani nic ukryć, a i tak taka gra się świetnie sprawdziła. Wymagała po prostu troszkę innych sztuczek, bardziej skupienia się na kartach gry, na zadaniach, niż na poszukiwaniu punktów. Więc tych możliwości jest bardzo wiele i tak naprawdę wszystko zależy od wyobraźni. Mam nadzieję, że, ponieważ wiem, że Państwo organizują gry, mam nadzieję, że wystarczy nam czasu, żeby pod koniec opowiedzieć, co tam u Państwa w grach będzie działo. Ok, więc skoro już o organizacji. Kto organizuje? Oczywiście to, o czym ja mówię, to jest taka nasza praktyka. To nie znaczy, że to jest jakaś objawiona mądrość, która się zawsze sprawdzi. To jest po prostu taka metoda, którą myśmy jakoś sprawdzili, przećwiczyli, działa. Czyli mamy jednego albo paru, w każdym razie liderów, nauczycieli. Jednak osoby dorosłe, które są odpowiedzialne, które też kontaktują się z nami. My też kontaktujemy się z liderami grup, przesyłamy wszystkie informacje, grafiki potrzebne właśnie liderom. Za to zachęcamy i właściwie wręcz nalegamy, żeby organizatorami i twórcami byli uczniowie. Uczniowie, uczennice, młodzi ludzie, z którymi Państwo pracują. Po pierwsze, dlatego, że jednemu człowiekowi, czy nawet dwojgu ludzi byłoby bardzo trudno zorganizować tak duże przedsięwzięcie. A po drugie, cały ten edukacyjny wymiar gry, który tutaj jest jednak bardzo istotny, by nam się zupełnie zgubił, gdyby to nie było działanie, które wynika z chęci uczniów, jednak to oddawanie odpowiedzialności w tym przypadku wydaje mi się bardzo istotne. Nawet chyba istotniejsze niż ta wiedza taka merytoryczna dotycząca samych filmów, którą uczniowie gdzieś tam przy okazji oczywiście zdobędą, ale te umiejętności organizacyjne,
umiejętności współpracy, które zdobędą w czasie organizacji gry, są, wydaje mi się, takim głównym, najważniejszym zasobem. Dla kogo gry? My faktycznie zazwyczaj robimy tę grę dla młodzieży, czyli dla innych szkół, dla innych domów kultury, raczej dla młodych ludzi. Ale tutaj dopisałam, że tak naprawdę taką grę oczywiście można zorganizować dla dorosłych. W doświadczeniu filmoteki szkolnej mamy taką jedną grę, która była, może inaczej, w moim osobistym doświadczeniu filmoteki szkolnej mamy taką jedną grę, która była przeznaczona również dla osób dorosłych z zupełnie otwartym naborem. Była to gra też organizowana z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej w Kinie Muranów, a właściwie we współpracy z Kinem Muranów, bo była to gra jak najbardziej miejska, terenowa. To się też świetnie sprawdziło. Okazało się, że zadania, które są dobre dla gimnazjalistów, są równie dobre dla osób dorosłych. Chociaż też było tak, że to od razu będę się takimi informacjami dzielić wewnętrznymi. Był problem, jeżeli chodzi o czas wypełnienia. To znaczy, ponieważ nie mieliśmy jakichś jasnych zasad, faktycznie wtedy było tak, że wygrał chłopak, który po prostu wszystkie pierwsze szedł sam, w odróżnieniu od reszty ekip, które były jednak grupami. Po drugie, po prostu jechał na rowerze, co oznaczało, że no, miał przewagę. Mówię to tylko i wyłącznie dlatego, że warto sobie, planując grę, ustalić jakieś zasady, że grupa musi mieć ileś osób, albo na przykład, że czas nie ma znaczenia i nie wygrywa ten, kto jest pierwszy, tylko ten, kto zrobi najlepiej zadania. Trochę też wyprzedziłam tutaj, bo o tym będziemy jeszcze mówić. Tak czy inaczej, z jednej strony zachęcam, żeby uczestnikami była młodzież, a z drugiej strony zachęcam również, żeby się nie zamykać. O, witamy Gimnazjum Publiczne w Pęgrowie. To jest właśnie jedna ze szkół uczestniczących w akcji, która będzie organizowała również grę. Więc zachęcam, żeby też może na przyszłość nie zamykać się tylko i wyłącznie na uczniów. Dobrze, teraz już tak wchodzimy w większe konkrety. Wiemy już, kto organizuje dla kogo. Teraz jak się do tego zabrać? To jest takie pierwsze i podstawowe. Można zacząć właśnie od tak zwanej mechaniki gry, czyli od tego, jak ta gra będzie działała, co będzie sprawiało, co będzie główną fabułą, gdzie chcemy umieścić punkty, jak chcemy je rozlokować. Tak naprawdę wyznaczona trasa może być naszym wyjściem, aczkolwiek nie musi. Najprawdopodobniej zaczniemy od fabuły, jak teraz tak sobie to przemyślałam. Więc zastanawiam się, czy nie przeskoczyć, przepraszam, tutaj przeskoczę do fabuły, a wrócimy jeszcze do tej mechaniki za chwilkę. Więc fabuła gry. W ogóle generalnie proponuję, żeby organizować gry fabularne bardziej niż gry z zadaniami bez związku. Taka gra fabularna najbardziej wciągnie uczestników. I tutaj są dwie opcje. Albo jest to gra tematyczna, na przykład taka, która dotyczy kryminałów, ale może to też być taka gra fabularyzowana, czyli nie taka, która dotyczy iluś tam kryminałów, tylko dotyczy jednej historii kryminalnej, w której wykorzystujemy. No tutaj akurat przychodzi mi do głowy, jakieś przychodzą mi do głowy bardzo książkowe przykłady. W każdym razie wykorzystujemy jeden film albo ileś filmów, z tym, że staramy się, żeby była to jedna historia, która nas przeprowadza od początku do końca, na przykład szukanie złodzieja. Na tym by polegała fabuła, że mamy grupę detektywów, która dowiaduje się, że nie wiem, o, Da Vinci, został ukryty, ukradziony film, ukradziony obraz, i uczestnicy próbują go znaleźć.
I to by się różniło od takiej gry tematycznej, na której po prostu wszystkie punkty dotyczyłyby jakiegoś tematu, na przykład powiedzmy sobie, nie wiem, wiosny w kinie. Tak wiosna mi teraz chodzi po głowie, bo się wreszcie ciepło, ciepło zrobiło. I teraz tak, też mamy do wyboru opcje, albo uczestnicy wcielają się w jakieś konkretne role, albo po prostu są sobą i tutaj raczej spotykają już przebranych, przygotowanych, wcielonych w role punktowych. To jak najbardziej zależy już od Państwa. Chciałam tutaj też tak opowiedzieć o jakichś takich fajnych przykładach, ale może Państwo mają fajne przykłady w głowie fabuły gier filmowych. Jakie to fabuły mogłyby być? Tutaj widzę, że pan Maciej pisze, to ja w międzyczasie od razu rzucę taki przykład, który my bardzo często używamy, a mianowicie po prostu postaci z filmów, które uciekły. I uczniowie szukają po mieście uciekinierów, którzy gdzieś tam się zagnieździli w punktach. To w takim razie zostawmy to pytanie. Ja jeszcze dorzucę taki drugi nasz przykład, który też nam się bardzo sprawdza, a mianowicie po prostu młoda ekipa filmowa, która ma za zadanie nakręcić film o czymś konkretnym i po kolei spotyka na drodze a to aktorów, a to muzyków, a to jakiś kawałek scenariusza musi napisać. Tutaj pan Maciej Kładysz pisze, że my działamy na bazie filmu, który sami nakręciliśmy. To dopiero wyzwanie. Także lokalna młodzież na sam początek obejrzy go jeszcze raz, aby utrwalić sobie szczegóły, a następnie rozwiążą zagadki na konkretnych punktach związane właśnie z filmem. No, to mnie zaskoczyło, powiem szczerze. Bardzo fajny pomysł. A może się pan podzielić jeszcze informacją, czego dotyczył film, o czym jest film? To ja w międzyczasie, tutaj Państwo jeszcze odpowiadają na pytanie, za to ja jeszcze w międzyczasie się podzielę jednym pomysłem, który zresztą jedna z ekip w tym roku realizuje taką grę. Też dosyć wydaje się fajny, przyjemny pomysł na grę po prostu dotyczącą filmów, które były kręcone w danym rejonie. To jest o tyle przyjemne, że wtedy można fajnie sobie znaleźć punkty w mieście, które dotyczą konkretnych filmów. Tutaj oczywiście też można zrobić modyfikacje, jeżeli w naszym mieście nasze miasto nie jest bardzo filmowe, i znaleźć punkty, które są podobne do, czy miejsca, które są podobne do miejsc z filmów, które znamy. Dobrze, to w takim razie wrócę teraz jeszcze na chwilkę do slajdu dotyczącego
samej mechaniki gry i wyznaczania trasy. Jeżeli mamy już fabułę, to wiemy mniej więcej, jakie punkty, czy też gdzie punkty byśmy chcieli wyznaczyć. Oczywiście to możemy zrobić dopiero po tym, jak wymyślimy same punkty. Tutaj już kolejność naprawdę trzeba dostosować do swoich potrzeb, więc może być tak, że najpierw Państwo wymyślą z uczniami, gdzie te punkty będą się znajdować, a może być tak, że najpierw wymyślą Państwo same zadania, a potem dopasują miejsca. Dzień dobry ponownie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Nie wiem, co się wydarzyło. Jakiś tutaj no, taki problem techniczny. Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. Naprawdę trudno mi powiedzieć, bo widzę, że tutaj połączenie mam dobre, więc może to jakiś chochlik. Po prostu. Dobrze, bo tutaj widzę, że pani Ania pisze o motywie zaginionych bohaterów, buntowników. To też fajne, bo to jest takie połączenie właśnie, znaczy już taka fajna konkretyzacja. Bo chyba to, co też jest takie ważne, to to, żeby postarać się jak najbardziej wykorzystać tę magię kina. To znaczy wykorzystać to, że można się na chwilę wcielić w bohaterów, można się trochę z nimi nawet utożsamić, trochę się tym pobawić i takie konkrety, szczegóły moim zdaniem bardzo, bardzo to ułatwiają. Dobrze, wracając do wyznaczania trasy. Należy się postarać, żeby te punkty były wystarczająco blisko i wystarczająco daleko, tak żeby uczestnicy nie nachodzili na siebie, żeby musieli trochę się postarać, żeby dotrzeć do konkretnych punktów. I z drugiej strony też, jeżeli to jest duże miasto, polecałabym, żeby nie były one tak daleko, żeby trzeba było jeździć komunikacją miejską. Wydaje się, że to po prostu może utrudnić, może być jakimś niepotrzebną komplikacją. To taka też kolejne doświadczenie. Cały trud w grze polega na tym, żeby wyważyć pomiędzy tym, co jest łatwe, a tym, co jest trudne, czyli żeby znaleźć jakiś taki złoty środek. Jeżeli gra będzie za łatwa, no to wiadomo, nie będzie tych emocji, ale jeżeli będzie za trudna, za skomplikowana, jeżeli się okaże, że właśnie mechanika gry, szukanie punktów jest za trudna i za bardzo zżera energię uczestników, to też nie będą mieli po prostu szansy, żeby się dobrze bawić, a tak naprawdę przecież o to nam chodzi.
O, tutaj już zaczęłam właśnie o tym mówić, o rozplanowaniu trasy, o poszukiwaniu punktów. Czy one muszą być związane z tematyką gry? No pewnie mogą być związane z tematyką gry, ale przecież nie muszą. Tak naprawdę stolik w parku może robić za wszystko. Może robić za biuro, może robić za mieszkanie. Może robić za szkołę. Tak, bardzo, bardzo zależy od tego, jak ogramy tę sytuację i jak to opiszemy, jak to opowiemy uczestnikom. Więc tak naprawdę, czy dany punkt, czy dana gra się uda, będzie też polegało na tym, jak dobrze to sprzedamy. Dobrą praktyką jest przygotowywanie wcześniej karty do gry. To jest akurat taki przykład karty do gry. To są różne filmy, od razu punkty zaznaczone, ile punktów dostała która drużyna. To jest zrobione w formie takiego biletu. Ale karta do gry jest absolutnie dowolna. Znaczy, wygląd karty do gry jest absolutnie dowolny. Co to ułatwia? Ułatwia zaznaczanie, które punkty się już odwiedziło, które jeszcze są przed nami, jeżeli wybierzemy taką opcję, że wszyscy uczestnicy wiedzą, ile mają punktu, tak, ile punktów mają do zaliczenia i gdzie są te punkty. Mogą też ułatwić później samo podsumowanie, ponieważ jeżeli uczestnicy przyjdą z taką grą, z taką kartą już na sam finał, to ktoś z organizatorów może od razu sprawdzić na karcie, które zadania zostały rozwiązane i czy zostały rozwiązane dobrze. Fajnym pomysłem jest wykorzystywanie na przykład pieczątek albo naklejek w różnych kolorach na każdym punkcie, tak zwani punktowi, czyli osoby, które zajmują się danym zadaniem w danym miejscu, to mają konkretną pieczątkę w konkretnym kształcie albo właśnie naklejkę. Dzięki temu zaznaczają, że ta drużyna rozwiązała zadanie i ma je zaliczone. Jeszcze, jeżeli chodzi, może od razu tutaj powiem, jeżeli chodzi o taką mechanikę gry i o te trasy oraz o przychodzenie na kolejne punkty. Tutaj są różne metody. Może być tak, że uczestnicy od razu dostają mapę z zaznaczonymi punktami, które muszą odwiedzić, sami decydują, gdzie idą. Może być tak, że każda grupa dostaje inną mapę i odwiedzają punkty z góry narzuconej kolejności. Może być tak, że dostaje się tylko i wyłącznie wskazówkę, jak dotrzeć na pierwszy punkt. A kolejne punkty uczestnicy, no, o kolejnych punktach uczestnicy dowiadują się dopiero, jak rozwiążą zadanie. Ta opcja jest o tyle ryzykowna, że jeżeli ktoś nie rozwiąże zadania, to trzeba jakoś go tak nakierować, żeby jednak tę wskazówkę otrzymał. Żeby nie było tak, że ktoś zrobi dwa zadania, trzecie się okaże dla niego za trudne i niestety musi się pogodzić z grą. Są też na to opcje oczywiście, na przykład najzwyklejsze na świecie karna runda. Powiedzmy, nie wykorzystałeś zadania, znaczy nie rozwiązałeś zadania, w związku z tym w ramach karnej rundy musisz zrobić coś dodatkowego, co po prostu spowalnia twoje działanie. Ja wiem, że tych pomysłów tak naprawdę, jak już mówię, jest bardzo dużo i to może też brzmieć chaotycznie. Mam nadzieję, że Państwo wychwytują, a jak nie wychwytują, to proszę pytać. Ja tutaj cały czas zerkam na czat jednym okiem. Więc proszę pytać, jeżeli coś jest niejasne. Tutaj jeszcze wracam do kwestii uczestników, bo to jest po prostu bardzo ważne, żeby wszyscy się dobrze bawili i warto jest o tym nie zapominać, zarówno organizatorzy, oczywiście, jak i uczestnicy. W związku staramy się, po pierwsze, żeby zadania były różnorodne i żeby nie były za trudne. A jeżeli zadania są trudne, to żeby osoby, które stoją na danym punkcie, były w stanie pomóc uczestnikom na tyle, żeby zadanie było do rozwiązania. Nie polecam robić takich zadań, które nie są do rozwiązania,
No bo to tak naprawdę będzie się nam mijać z celem. Jeszcze tutaj napisałam, piszę o roli uczestników, ponieważ to też jest jeden z elementów takiej mechaniki gry, który trzeba sobie wcześniej ustalić. Po pierwsze właśnie, czy uczestnicy grają indywidualnie, czy grają zbiorowo. Po drugie, czy są jedną zwartą grupą, czy na przykład każdy ma w tej grupie jakąś rolę. Tutaj takim przykładem jest, że na przykład grupa jest rodziną. W związku z tym dzielimy się, że no, mamy jakikolwiek bądź układ rodzinny z dziećmi i dorosłymi. I każdy w związku z tym odgrywa już od razu, każdy uczestnik odgrywa rolę i za to też dostaje się na końcu punkty, na przykład za wiarygodność. A oprócz tego, jak już ustalimy, czy gramy indywidualnie, czy zbiorowo i jak się dzielimy uczestnikami. Ja również uczestniczyłam kiedyś w takiej grze, która nazywała się bodajże Poseidon. I tam wcielaliśmy się w rolę po prostu uczestników rejsu. To znaczy tych osób, które były na pokładzie w czasie wypadku Posejdonu. Każdy z nas dostał konkretną rolę. Ale też włączyliśmy się później w grupy. Chyba, jeżeli się nie mylę, były to po prostu, nazywaliśmy się, że to są kajuty. Ale każdy dostał jakiś taki swój przydział, dostał karteczkę z opisem, kim jest. Ja, jeżeli się nie mylę, byłam właśnie matką trójki dzieci, dystyngowaną, z bogatej rodziny. Dostałam nawet kapelusz i występowałam w kapeluszu i uciekałam z tym kapeluszem z Posejdona. Teraz tak, mamy też do wyboru takie opcje. Grupy mogą działać sobie zupełnie indywidualnie i nie przejmować się innymi grupami. To jest oczywiście najłatwiejsze i myślę, że na początek nie jest całkiem fajną, bezpieczną, przyjemną opcją. Ale jest też taka możliwość, że grupy wchodzą ze sobą w interakcję. Na przykład, żeby rozwiązać któreś zadanie, potrzebne są trzy współpracujące grupy albo może też być w drugą stronę, a mianowicie na przykład jedno zadanie może rozwiązać tylko pięć grup, a w grze bierze udział 8. I tutaj wiadomo, że grupy będą ze sobą rywalizować. Kto pierwszy dotrze na miejsce, po prostu będzie miał szansę. Jest pewne ryzyko takiego rozwiązania rywalizacji. Nie wiem, czy w takich grach edukacyjnych jest to dobry pomysł, ale może da się to jakoś ciekawie rozwiązać, ciekawie obrać. I tutaj, jak już mówimy trochę też o tej rywalizacji i o zwycięstwie, chciałam przejść do tego właśnie, kto zwycięża, czy czas ma znaczenie. Czy faktycznie, że ktoś musi być lepszy, a ktoś musi być gorszy? Ja oczywiście idealistycznie uważam, że nie, i że liczy się wewnętrzna motywacja i najważniejsze jest to, żeby po prostu grę przejść od początku do końca, żeby dobrze się bawić, żeby się trochę powygłupiać. Ale słyszałam takie głosy, że to jest zbyt idealistyczne podejście i dzieciaki lubią rywalizację i lubią wiedzieć, kto był lepszy, a kto był gorszy. Właśnie. No sama nawet ta nomenklatura jest taka podejrzana. W każdym razie, kto był pierwszy. I tutaj jest parę opcji. Może to być liczenie punktacji, czyli że za zadanie dostaje się konkretne punkty. Nie jest tak, że zalicza się albo nie, ale można zaliczyć lepiej albo gorzej. I wtedy się zlicza na koniec punkty. I drużyny, które mają ich najwięcej, wygrywają. Można liczyć czas, ale tutaj właśnie jest takie ryzyko, że a może ktoś będzie jechał rowerem, a może ktoś będzie cały czas biegł, bo umie i da radę. Więc to może być postrzegane jako niesprawiedliwe. O, może tak, może w ten sposób. Taką praktyką, którą my wykorzystujemy, jest po prostu losowanie nagród i nie decydowanie, kto jest lepszy, kto jest gorszy, tylko wszyscy, którzy
ukończyli grę, biorą udział w losowaniu nagród. I teraz przejdę do punktów. Tutaj mam nadzieję, że Państwo też mnie trochę wesprą. Punkty można, oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, ale tak, żeby sobie uporządkować i żeby też zrobić grę różnorodną, można podzielić na takie typy. Mamy punkty sprawnościowe, czyli takie, które będą polegały właśnie na bieganiu, uciekaniu, nie wiem, wyścig w workach, wyścig z surowym jajkiem, ale również przejście na przykład na równoważnik. Ja tutaj akurat mówię tylko o samym takim technicznej części zadania, bo oczywiście polecam, zalecam, żeby wokół każdego zadania była jakaś fabuła, żeby coś, że jeżeli to jest wyścig w workach, to niech to będą worki, nie wiem, po dolarach ukradzionych z sejfu. A jeżeli jest to ucieczka z jajkiem, to żeby ta ucieczka była przed kimś albo do kogoś. To znaczy, żeby zadania nie były tylko i wyłącznie zadaniami, ale żeby jakaś opowieść, jakaś fabuła wokół każdego z zadań się rozgrywała. Intelektualne, wiedzowe. To pewnie jest takie najłatwiejsze, najbardziej oczywiste i tutaj może być wyzwaniem wymyślenie jakiejś historii, ponieważ takie intelektualne, wiedzowe zadania to zazwyczaj są po prostu quizy, zagadki. Myślę, że również na przykład można byłoby zadania matematyczne. To się czasami pojawia, że na przykład trzeba obliczyć jakieś zadanie matematyczne, którego wynikiem będzie liczba i ta liczba jest odpowiedzią na jakieś konkretne pytanie albo na przykład, nie wiem, numerem domu czy ulicy, do której miejsca, do którego uczestnicy będą się udawać. Artystyczne, kreatywne, to są takie i łącznie z tymi ze śmiesznymi, które akurat tu wpisałam w oddzielnej kategorii, to są chyba takie najbardziej zadania. Czyli wszystko to, co będzie się wiązało ze śpiewaniem, rysowaniem, graniem, przebieraniem się również. Myślę, że też te śmieszne mogą być trochę takie naprawdę, czy to myślę, że można sobie troszkę pofolgować. Myśmy robili takie zadanie z jeżdżeniem w sukience, że chłopaki się przebierali w sukienki i musieli przejechać na takim starym, piszczącym rowerze jakiś kawałek, jakąś trasę. Bardzo często w tych grach mimoteki szkolnej pojawiają się zadania z misia w tej części jedzenie w czymś a la bar mleczny, czyli jakiegoś ryżu, kaszy czy czegokolwiek widelcem, który jest przywiązany do drugiego widelca. Cały problem polegał na tym, żeby się zsynchronizować i zjeść wspólnie danie. Fabularne to są wszystkie te zadania, które będą polegały na wcielaniu się w rolę. Na przykład w role filmowe oraz zadania techniczne, czyli takie, które będą wymagały takiego zmysłu technicznego, zrobienia czegoś z niczego, czyli nie wiem, gąbka i pudełko od zapałek robimy rakietę kosmiczną. Albo budujemy wspólnie karmnik dla ptaków, czyli wszystko to, co będzie w takich manualnych umiejętności. Polecam też robienie zadań wstępnych i końcowych, bo to może bardzo ułatwić rozwiązanie takiego problemu rozpoczęcia. Jak rozpocząć grę? Czy wszyscy mają ruszyć naraz, czy ktoś ma ruszyć później, ale jak ma ruszyć później, a przedwcześnie, to co ma ze sobą zrobić? Zadanie wstępne sprawi, że grupy naturalnie się nam podzielą. To znaczy wyrusza ten, kto skończy zadanie wstępne. Dlatego najlepiej, żeby było takie zadanie, które gdzieś tam może zróżnicować grupę. Jakoś się podzielić. Zresztą to się zrobi naturalnie, bo w momencie, kiedy jeżeli zadanie trzeba będzie sprawdzić, to i tak nam się zrobi kolejka osób do sprawdzenia i grupy będą wychodzić co jakiś czas. A zadanie końcowe
Znowu ułatwi nam zajęcie czasu tym, którzy przyjdą wcześniej. Czyli w momencie, kiedy spotykamy się, na przykład pewnie w Państwa przypadku w kinie, no może nie we wszystkich przypadkach, ale powiedzmy, że spotykamy się w kinie, ci, którzy przyszli do kina i czekają na resztę, która jeszcze realizuje zadania, po prostu dostaje jeszcze jakieś zajęcie, jakiś quiz, a może zupełnie coś innego. Tutaj też tak naprawdę można, i myślę, że to jest dobry pomysł, w ogóle nie wliczać w grę tego zadania końcowego. Uznać, że to jest coś zupełnie dodatkowego, co jest tylko takim pomysłem na zabicie czasu. Głównie dlatego, że ci, którzy przyjdą na koniec, po prostu nie będą już mieli, mogą nie mieć czasu i mogą nie mieć okazji, żeby to zadanie wykonać. Liczba uczestników i czas trwania. No, uczestników musi być kilkudziesięciu, bo zakładając, że robimy 7, powiedzmy, punktów, a myślę, że to jest taka bezpieczna liczba, żeby i ci punktowi trochę mieli przyjemności, żeby ci uczestnicy, zakładając jednak, że działają w grupach, nawet niech będą małe grupy trzyosobowe, żeby też mieli trochę interakcji z innymi uczestnikami. Więc myślę sobie, że takie kilkadziesiąt osób to jest minimum. Za to przy tych naszych filmowych grach nie szłabym znowu w taką masę. Są tacy wśród nas również, którzy już organizują grę któryś raz i mają gigantyczne doświadczenie i robią nawet na 1000 osób gry. Można, ale myślę, że to już nie wpłynie w żaden sposób jakoś na jakość gry, czy istotnie na jej fabułę. Więc proponuję tak się trzymać bezpiecznej liczby. Za to właśnie warto zwrócić uwagę, że jeżeli mamy więcej uczestników, to fajnie jest mieć więcej punktów i nawet je trochę bardziej rozmieścić w przestrzeni, po to, żeby grupy nam się lepiej rozeszły. I druga rzecz, jak mamy więcej uczestników, to możemy naturalnie potrzebować więcej czasu na jej realizację, bo mogą się robić na przykład zatory. Zatory, czyli może przyjść ileś osób do jednego punktu. Tego oczywiście staram się unikać od początku, tak rozprzestrzeniając uczestników, żeby to się nie wydarzyło, ale no, wiadomo, rzeczywistość może nas zaskoczyć. Tutaj też piszę o tym, że grę można wydłużyć nawet do paru dni. Takie rozwiązania proponuję, jeżeli będą mieli Państwo kiedyś okazję, na różnego typu obozach czy wyjazdach. To może być całkiem ciekawe. Wtedy też można wprowadzić takie elementy RPG, czyli role-playing game, wcielić się już na serio w jakąś postać i wtedy taka gra może trwać nawet parę dni. Tutaj troszkę trzy słowa o finale i tutaj też zatytułowałam ten slajd gra edukacyjna, bo chciałam właściwie powiedzieć o tym, co już powiedziałam wcześniej, a mianowicie o tym, że dla nas bardzo ważne jest to, czego nauczą się organizatorzy, ale również czego się nauczą uczestnicy w czasie gry i też nie do końca mam na myśli tutaj wiedzę filmową, którą pewnie gdzieś tam zdobędą w międzyczasie, ale również nauczą się czegoś, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną umiejętnością, a mianowicie pracy w grupie. I tutaj pewnie trochę nauczyciele mogą więcej powiedzieć na temat samego podziału uczestników. Na jakiej zasadzie dzielą grupy, czy grupy zgłaszają się już od razu w konkretnej liczbie, czy konkretne osoby się od razu już same przypisują do grupy, czy na przykład robią losowanie. Ja widzę duży plus w losowaniu uczestników i dopasowaniu różnych osób, które nie mają na co dzień szansy ze sobą współpracować, ale to, tak jak mówię, bardzo zależy od tego, jaka grupa bierze udział. Czy to są osoby z tej samej szkoły, czy to są osoby w tym samym mniej więcej wieku,
Tutaj trzeba zachować elastyczność, ale takie rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli przyjmujemy zgłoszenia wcześniej, o tym jeszcze za chwilkę powiem, można takie losowanie i takie przydzielanie do grup można zaryzykować. I tutaj od razu też pojawiła się kwestia samego finału, bo tutaj też ten wymiar edukacyjny i nagradzanie. Pytanie, co jest nagrodą? Czy nagroda musi być fizyczna, czy nagrodą nie będzie na przykład zorganizowanie ogniska dla dzieciaków, które brały, nie będzie wystarczającą nagrodą, które brały udział w grze filmowej? To jest oczywiście do rozważenia. Ja nie mam tutaj żadnej złotej, idealnej odpowiedzi. Pewnie zależy od dzieciaków i zależy właśnie od tego, kto bierze udział. Za to mogę powiedzieć, że faktycznie tak się zdarza, że tą nagrodą to jest po prostu pokaz filmu, że nagrodą jest ognisko. Zazwyczaj się pojawiają jakieś małe gadżety i tutaj, jeżeli tylko Państwo mają możliwość, oprócz tego, że my będziemy przesyłać do wszystkich tych, którzy w tym roku się zgłosili i organizują z nami grę, będziemy przesyłać jakieś drobne gadżety, żeby nie zapomnieć o organizatorach, czyli o tych dzieciakach, które organizowały grę i faktycznie poświęciły dużo czasu. One oczywiście się nauczyły najwięcej, najprawdopodobniej. Również metody projektu, bo jak mówiłam, taka gra tak naprawdę jest dla dzieciaków projektem. Ale fajnie też, żeby jakiś chociaż drobiażdżek, cokolwiek, nawet na pamiątkę z gry miał. Tutaj dosłownie w paru punktach o przygotowaniach. Oczywiście wszystko trzeba przygotować, dobrze zaplanować, jak to w projekt planować, podzielić obowiązki, przygotować sobie również punkty kontrolne, to znaczy w którym momencie sprawdzamy, co już zostało zrobione, a co jeszcze trzeba zrobić, zaplanować spotkania organizacyjne i najlepiej to zaplanować już na początku, również dlatego, że fajnie jest zrobić takie spotkanie tuż przed grą, trzeba o tym pamiętać. Takie spotkanie, w którym sprawdzimy, czy wszystko zostało zrealizowane, czy czegoś nam na przykład, czy nawet nie przypomniało nam się, że właśnie nie mamy czterech zielonych kapeluszy, które są nam niezbędne do realizacji naszej gry. Trzeba pamiętać o tym, skąd weźmiemy uczestników, jaki mamy plan na nabór, czy nabór będzie otwarty dla wszystkich, czy nabór chcemy zrobić w konkretnej szkole, czy chcemy na przykład współpracować z konkretną nauczycielką, która zaprosi swoje klasy. Bo generalnie szkoda by było, żebyśmy organizowali grę, na którą potem nie przyjdzie tyle osób, ile byśmy chcieli, ile przewidywaliśmy. No i co bardzo ważne, spotkanie ewaluacyjne, czyli już takie po zorganizowaniu gry z wszystkimi młodymi organizatorami. Tutaj też warto się do tego przygotować sobie parę pytań. Takich, które będą mogły sprawdzić, z czego jesteśmy zadowoleni, co nam się udało, co nam się nie udało, co byśmy zrobili lepiej następnym razem. Ja zresztą mogę przesłać Państwu taką tabelkę, która może takie spotkanie podsumowujące troszkę ułatwić. Tabelkę właśnie z takimi pytaniami, też z taką z opcją na samoocenę uczniów, jakim się pracowało w tym projekcie, co oni uważają, że czego się nauczyli i co osiągnęli. I teraz bardzo ważna rzecz, a mianowicie promocja i sojusznicy. Im więcej ludzi pomoże, tym lepiej. Zwłaszcza jeżeli zadania będą skomplikowane, będą wymagały jakichś wyjątkowych gadżetów. Tutaj rodzice, babcie, wnuczki, to nie wiem, ale całe rodziny mogą być bardzo przydatne w wyszukiwaniu rekwizytów, ale również okoliczne instytucje mogą być świetnymi miejscami, zwłaszcza jeżeli nie przewidujemy ładnej pogody. Ja przewiduję, że tam w okolicach czerwca będzie bardzo ładna pogoda, ale nie zawsze organizujemy grę w czerwcu, czasami to jest październik. Wtedy tacy sojusznicy, którzy posiadają również swój urząd czy inne pomieszczenie, w którym można zrobić punkt gry, bardzo się nam przydadzą. Już nie mówiąc, że po prostu mogą być też wsparciem takim promocyjnym.
Bo w takiej promocji nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zorganizować uczestników gry, ale żeby o grze się dowiedziało jak najwięcej osób, żeby było wiadomo, że państwa szkoła, kino czy inna instytucja po prostu jest zaangażowana, fajna i że się w niej dużo dzieje. I żeby to się wydarzyło, to oprócz sojuszników potrzebne nam jest cały czas, potrzebne nam są cały czas relacje. Musimy robić zdjęcia, również w czasie przygotowań. Nie tylko już podczas samej gry. Proponuję robić filmiki wideo, zaprosić lokalną prasę na sam finał i korzystać z dobrodziejstw internetu, ponieważ jest on już naprawdę powszechny. Zrobić wydarzenie na Facebooku to nie jest żaden problem, a to zawsze jest jakaś informacja, gdyż wiadomo, na Facebooku jest wszystko. Jeżeli nie ma nas na Facebooku, to wydarzenia nie ma. Można założyć bloga, na którym będziemy pisać o tym, jak przygotowujemy projekt, co się działo, jak się skończyło. Takie materiały też mogą nam pomóc na przyszłość w poszukiwaniu sojuszników, bo oczywiście grę można zrobić bezkosztowo. Znaczy bezkosztowo to pewnie nie, ponieważ czas to pieniądz, jak wiadomo, ale w każdym razie bez wkładu finansowego. Za to dużo łatwiej i dużo przyjemniej jest ją zrobić, jeżeli mamy na to jakieś fundusze. A fundusze najlepiej jest zbierać, jeżeli mamy się czym pochwalić. Więc jeżeli będziemy mieć fajną relację z takiej gry, to dużo łatwiej będzie pójść do lokalnego przedsiębiorcy i pokazać: tutaj tak super, było 200 osób, czy mógłby pan, nie wiem, podarować nam gadżety na przyszły rok? Mamy dużo, dużo większe szanse, jeżeli wszystko mamy fajnie udokumentowane. Tu taki garść informacji, o czym warto pamiętać, ponieważ ja tak szybciutko przeleciałam przez tę mechanikę gry i przez to planowanie. Potem jeszcze pokażę właśnie to, co zresztą widziałam, że tu Karolina pisała o stronie internetowej, gdzie wszystko jest bardzo ładnie rozpisane. Materiały potrzebne do zrealizowania gier są tam umieszczone, więc będzie można do tego wrócić. Za to tutaj jeszcze takie punkty, które wydają mi się istotne, a mianowicie, żeby spisać scenariusz gry, czyli żeby rozpisać te punkty dokładnie, rozpisać fabułę, rozpisać mechanikę, jak zaczynamy, jak kończymy, żeby to nie było dla nikogo niespodzianką, dla kogoś z organizatorów, żeby nie było dla nikogo niespodzianką, dużo łatwiej nam będzie później zaplanować nasze działania, zrobienie checklisty, czyli tego, co będziemy chcieli sprawdzić sobie tuż przed nim, 2, 3, 4 dni przed naszą grą. Taka checklista ułatwi nam również wcześniejsze przygotowania, bo teraz będziemy wiedzieli troszkę, ja bym nawet powiedziała, checklista łamana na cele, bo też takie wcześniej wyznaczone cele gry ułatwią nam przygotowanie samej gry. Sprawdzenie wszystkich punktów, czyli nie wystarczy wymyślić, że jakiś punkt będzie stał przy konkretnym drzewie w konkretnym parku. Oczywiście trzeba się tam przejść i zobaczyć, czy przy tym drzewie, w tym parku można taki punkt postawić. Czy jest on zacieniony albo no, pewnie bardziej cienie akurat w czerwcu by nam się przydał, ponieważ wystawianie dzieciaków na pełne słońce może być kłopotliwe, a jeżeli nie jest zacieniony, to czy przynajmniej punktowi będą mogli się jakoś schować na czas, kiedy nikogo w okolicy nie będzie? Czy jest on bezpieczny? Czy nikomu nie będzie przeszkadzać? Czy nie trzeba kogoś zapytać, czy wolno tam stanąć? Może to nie jest przestrzeń publiczna, może akurat to jest własność prywatna i trzeba by było wcześniej otrzymać zgodę na postawienie punktu w danym miejscu. Być elastycznym, jeżeli chodzi o pogodę. Ja jakiś czas temu rozmawiałam z jednym z organizatorów, twierdząc, że właściwie nie ma takiej pogody, która może powstrzymać uczestników przed organizacją i uczestniczeniem w grze, co jest pewnie prawdą, ale mam też na myśli to, że jednak może zacząć padać. I tutaj znowu wrócę do tego, że fajnie, jak punkty mają taką opcję, że letnia burza nie zrujnuje ich całkowicie. Powiadomienie rodziców. Jeżeli w grze biorą udział dzieciaki, to jednak lepiej, żeby rodzice wiedzieli,
że biorą udział w grze. Tutaj może nawet, jeżeli jest z nami jakaś nauczycielka, może ma jakąś dobrą radę, jak załatwia takie sprawy techniczne z rodzicami, jakie ma doświadczenia. No i też o wszystkich wydrukach. Czy będziecie drukować karty, mapy, jakieś wskazówki, czy coś na punkcie startowym będziecie rozdawać? Proponuję jednak tak, więc jeżeli tak, to czy nie trzeba tam wrzucić logotypów naszych partnerów, albo chociażby, żeby pamiętać o nazwie instytucji, zawsze to jest jakiś element promocji. I na koniec, po pierwsze, mamy jeszcze 5 minut na pytania. Po drugie, zapraszam na stronę gier miejskich, gramiejska.fmck.szkolna.pl. Może ja to Państwu jeszcze tutaj przypiszę raz. Mam nadzieję, że jakąś literówką pisałam filmo. Tekaszkolna.pl. Naprawdę polecam. Po pierwsze, jest tam bardzo dużo relacji z gier z poprzednich lat, więc jest to świetne źródło inspiracji. A po drugie, jest tam obszerny tekst o tym, jak zrealizować gry miejskie. Jest tam prezentacja, która też może pomóc w realizacji albo inspiracji. Pewnie Państwo już są w trakcie, więc ale zainspirować się można. A po trzecie, bardzo chętnie, jak już cokolwiek się u Państwa wydarzy, ja na tej stronie takie informacje umieszczę, więc proszę sobie zajrzeć, jak to wygląda, a potem robić zdjęcia, pisać i przesyłać do mnie. Mamy też wydarzenie na Facebooku. Postaram się może przekopiować z Facebooka, bo niestety z tej prezentacji nie mogę, o czym zapomniałam. Już kopiuję. Już Państwu wklejam w czat. Właśnie, tak. Serdecznie zapraszam. I jeszcze. O, bardzo się cieszę, że się trochę pojawiło pomysłów. Tych pomysłów jest bardzo dużo. Stąd też takie rozrzucone informacje. Ale jeżeli będą mieli Państwo właśnie jakieś konkretne pytania, albo nawet szukają jakichś przykładów na konkretne zadanie, typu, że chcieliby Państwo jakieś zadanie, które będzie właśnie śmieszne, albo jakieś bardziej sprawnościowe, to ja mam tego bardzo dużo, więc można śmiało do mnie pisać. Bardzo chętnie się podzielę. No dobrze, widzę, że faktycznie pytań nie ma. Ja jeszcze tak sprawdzam na mojej oddzielnej karteczce, na której zapisałam różne rzeczy, o których nie powinnam, miałam nie zapomnieć w trakcie. Czy coś mi umknęło takiego? Ale wydaje mi się, że wszystko zostało powiedziane. W takim razie, jeżeli nie ma pytań, ja bardzo dziękuję za uwagę. Tak jak mówiłam, webinarium będzie dostępne, więc będzie można do niego wrócić. Ale również zachęcam po prostu do kontaktu osobistego ze mną. I życzę powodzenia, bo tak naprawdę termin gier już nam się tutaj zbliża nieubłaganie. Tak, przepraszam, tak ja zawieszam głos, bo jeszcze czekam, czy może ktoś coś chce napisać. Stąd taki tutaj przerywany monolog, ale proszę nie czuć się tutaj jakoś wywoływanym bardzo, bardzo do odpowiedzi.
W takim razie już naprawdę dziękuję. Nie będę Państwa zatrzymać, ale widzę, że to jeszcze Pani Ania tak coś do nas pisze. I Karolina. O, Karolina, bardzo dziękuję. Dobrze, to w takim razie, skoro wszyscy dziękują, ja też dziękuję, do usłyszenia i zapraszam na kolejne webinaria w przyszłym już roku szkolnym, to jest ostatnie w tym roku. Karolina pyta, czy nagranie webinarium pojawi się tam, gdzie zwykle. Tam, gdzie zwykle, czyli pojawi się na stronie filmoteki. Tak naprawdę na YouTubie CEO, tak, to prawda, że ono się pojawi na YouTubie CEO, ja wrzucam je również na naszą stronę. To dziękuję bardzo i udanego, ciepłego wreszcie wiosennego weekendu.